Marek Zborowski-Weichmann, po oficjalnym ogłoszeniu wyników wyborów samorządowych, złożył rezygnację ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6. Kierował tą placówką nieprzerwanie od 1999 roku. Zborowski-Weichmann miał do wyboru kierowanie miejską jednostką i rezygnację z mandatu, albo sprawowanie mandatu radnego i rezygnację z fotela dyrektora. Funkcji bowiem łączyć nie można. Jednak, jak nas dzisiaj poinformował, z pracy nie rezygnuje. Nadal będzie nauczycielem w szóstce. Zamierza wrócić do tablicy i poprowadzić zajęcia muzyczne oraz lekcje informatyki. Na powołanie nowego dyrektora szkoły, ratusz ma sporo czasu. Konkursu zatem nie należy się spodziewać w ciągu najbliższych tygodni. Możliwe jest, że następca zostanie powołany dopiero od 1 września 2019 roku, a do tego czasu placówką pokieruje osoba pełniąca obowiązki dyrektora.